magicznego reverse sweepa. Możecie nie wierzyć, ja nie wierzę, ale to się może wydarzyć. I myślę, że nikt nie wierzy na tym etapie, bo Vitality jak na razie w tej serii nie pokazało zupełnie nic. Możliwe, że to gra na ich korzyść, bo jeżeli coś mieli przygotować, to jest ten moment, kiedy odsłaniają już wszystkie karty, bo teraz nie możesz sobie pozwolić na jakiekolwiek potknięcie. Schalke prowadzi 2-0. Spójrzmy na wykluczenia, bo te jak na razie podobne. Zajodzi, bo zbanowana przez Schalke, czyli dwa razy Attila nią zagrał. Może czas na wykluczenie. Czy on stwarzał aż takie problemy za to? Może nie chcą się bawić w przepychanki Zaja Rakanowe. Tak, Zaja Rakan to jest duet, którego nie chcesz oddawać i Vitality pokazało z czerwonej strony, na której teraz są, wolę wybrania tego duetu, więc może to był strzał na zasadzie nie w Zaja Attili, tylko w ideę Zaja Rakan i Rakana mniej się boją niż Zaj. Ogólnie po prostu taki ban botem. No i myślę, że to jest akurat ta seria, kiedy Attila mógłby wyciągnąć coś innego. Powiedzmy to w ten sposób, bo przypominają mi się jego gry chociażby na Vayne, gdzie potrafił zrobić 1v3, gdzie miał naprawdę eksplozywne teamfighty i też świetne pozycjonowanie. Jestem bardzo ciekawy, czy mógłby się na taki wybór teraz zdecydować. Mogli, wysłany na obowiązek Sejuani, dosyć tego kozaczenia. I myślę, że to na pewno trochę pomoże Vitality, bo jeżeli Mowgli popełni jakiś błąd, to wciąż jesteś Sejuani, tak? Nie jesteś już tym Olafem, nie jesteś już tym Gravesem, który w ogóle pierwszy raz został wybrany w LEC w tym sezonie. Jesteś Sejuani, możesz wcisnąć po prostu ulti, możesz poszukać jakiegoś ganku, nie wywrócisz się aż tak łatwo, możesz uciec. Wszystkie punkty spełnione, więc jak najbardziej podoba mi się ten wybór. No i oczywiście jest pan Wąsacz w samolocie. Korki musiał się w tej serii pojawić, nie miejmy złudzeń. Trochę osłabiony oczywiście, ale to wciąż jest jeden z tych midlanerów, którym na pewno będziemy się przyglądać. Alistar dla Ignara? Kai'Sa razem z Caitlyn, no do tego widoku raczej nie jesteśmy przyzwyczajeni. Kai'Sa mid? Kai'Sa mid, ta słynna. Kali top wtedy, ale to się chyba nie wydarzy. To będzie po prostu Qiyana. Tylko jej poszło bardzo dobrze przez dwie gry? Nie, w pierwszej Sylas? Nie no, w pierwszej... Nie. Nie, nie, to jest... Nie, w pierwszej, okej. Okay. Grał tylko jeden raz. Tak Qiyana. Mimo wszystko... Pierwszy grał w Sejuani. Ta Qiyana już trzeci raz w jego rękach, więc... Naprawdę niezły champion dla niego. Kiedy nie ma Sejuani, kiedy nie ma Skarnera, kiedy nie ma Olafa, kiedy potrzebujesz po prostu zagrać czymś, co jest trochę bardziej ofensywne, czymś, co zrobi ci teamfighty z tej perspektywy crowd controla, kiedy potrzebujesz w końcu czegoś, co przeprowadzi cię suchą stopą przez ten early game, wtedy Qiyana wygląda na naprawdę niezły wybór. Alistar zamyka nam draft ze strony Vitality i to jest po raz kolejny ten Alistar. Trzeci raz w tej grze się pojawia, raz po stronie Ignara, drugi raz po stronie Jack Troll'a. Jack Troll mówił w materiałach Riot Games, że dla niego to było istotne, że w dogrywce na SK był w stanie pokazać się jako wpływowy zawodnik właśnie na Alistarze. Miał fantastyczne inicjacje, które w ogóle wyciągnęły do serii Best of Five Vitality, więc teraz znowu są naprawdę na krawędzi. I czy to będzie wykluczenie Morgany ze strony Vitality? To mnie ciekawi, bo... Kai'Sa plus Morgana. Poprzednio poszli tym schematem, to nie jest najlepsza linia. Kai'Sa Morgana nie wydaje mi się. To nie jest jakaś najmocniejsza linia, ale też dużo potencjału ofensywnego byś zabierał Vitality, gdyby Morgana się pojawiła. I to jednak będzie Rakan. Możliwe, że na Nautilusa się zdecydują zawodnicy. Myślałem, że Tamken w ogóle zostanie zbanowany tu, ale... Swain! Okej, Swain! Swain dostał... Prawie takiego ćwierci reworka dostał. Dużo rzeczy, jeśli chodzi o pasyw, ulti. Jako koneser Swaina studiowałem. Dostał też buffa w 16, bo w 15 był niegrywalny ze względu na zasięg na jego Q. Czasami tak jesteś w stanie kogoś złapać z Nevermove i potem nie trafić z niego z Q, tak, nawet po ściągnięciu rywala. Tak miały zasięg, miało Q, ale to Q dostało z powrotem buffa. Jest to champion, który na pewno ma potencjał, był ugrywany competitive, więc jakieś screamy może tutaj zostały pokazane, może solo kolejka. To możliwe. Mimo wszystko Swain nie wydaje się jakąś świetną odpowiedzią w Akali. Gdyby była to Akali dla Odoamne, mimo wszystko nie chce mi się w to wierzyć, bo raczej to Abedagę pokieruje tą postacią. Warto podkreślić, że Sivir też, której dawno nie widzieliśmy na Summoner's Rift, nam wraca. Jak pamiętajmy, dostała nerfa, była grywana tu i ówdzie, ale... Ale jeden i drugi AD Carry w tym sezonie pogrywał Sivir, okej. Okay. Mordekaiser, jeżeli coś działa, to po co zmieniać? Odoamne na Mordekaiserze i Abedagę na Akali. Dużo obrażeń magicznych w tym drafcie od Schalke, więc ten Hex Drinker od Korkiego na pewno się przyda. Znaczymy, jak to zamkną, bo brakuje im chyba jeszcze top lanera.
I to będzie ten Olaf, o którym mówiłeś. Dawaj, Sejuani na topie czy Olaf na topie? Olaf na topie. Jeżeli Mordekaiser macie zamknąć w wymiarze cieni, to proszę go sklepiesz. Okej. Okay. Zgaduję, że o to chodzi, że Olaf jest mistrzem jeden na jednego, więc Olaf... I też Olaf może po prostu wcisnąć R-kę, tak? Jeśli nie chcesz walczyć z Mordekaiserem, to ulti Olafa zrzuca dosłownie każdy debuff, jaki istnieje w grze. No i też zawsze możesz trochę pokierować, bo pamiętajmy, Olaf w dżungli nie dostaje aż tyle zasobów, co Olaf na topie. Olaf na topie może sobie pozwolić na bardziej chciwy build, taki jak na przykład Titanic Hydra mogłaby się pojawić. Może jakiś Trinity Force, może ten Black Cleaver, ale potem więcej przedmiotów pod tanka. Wciąż budujesz, pikujesz Olafa przeciwko Burst Teamowi, nie jestem tego fanem ogólnie. I nie ma zbyt dużo CC też u Szalkę, pamiętajmy. Jest... To jest takie bardziej zaoram. Dajcie mi czempiona, który zaora Mordekaisera i Olaf prawdopodobnie. Ale czy wtedy nie wolałbyś Fiory chociażby? Kogoś, kto mógłby pójść chociaż na mocny split push? Zagrozić wzięciem Inhibitora? Irelia chyba tutaj była wciąż opcją, nie była Atroxa. Ej, dziwnie to wygląda. Może kwestia po prostu matchupu na Mordekaisera. Wydaje mi się, że coś w tym jest. Nie wiem też, czy Mordekaiser w ogóle możecie porwać do cienistego wymiaru, jeżeli masz odpalony Ragnarok? Nie możesz. Okej, czyli możesz zanegować. Pamiętajmy, Ragnarok jest instant, możesz tak jest. Go w dowolnym momencie. W ten sposób, nawet nie widziałem. Tak, jak QSS, to jest jak QSS. Tak, okej, dobra. Tak, więc o to też chodzi, że jeśli odpalisz ulti wcześniej, nie może na tobie użyć, jeśli użyje, wciskasz ulti, to jest jak QSS, jak pomarańczka Gangplanka. To są te bardzo unikalne efekty, które rzucają nawet ulti Malzahara, czy te wszystkie super ze Skarnera, czy Warwicka. Powiem tak. Jeszcze jedna myśl co do draftu, skoro jesteśmy świeżo po nim. Jeśli chcesz flexować Olafa, czemu nie wybrać go wcześniej i zaskoczyć tym rywali? Właśnie to jest to, tak. Bo chcesz mimo wszystko otworzyć ten draft Sejuani, bo boisz się, że Trick mógłby sięgnąć po jednego ze swoich ikonicznych herosów. W sensie Vitality tutaj wpadło w swoją pułapkę, bo czemu nie wziąć tego Olafa, który jest i tak niezły przeciwko Sejuani, bo ona po prostu mu w żaden sposób nie zagrozi i masz kolejnego czempiona polegającego na CC, którego możesz wyłączyć przez swój Ragnarok. Czemu nie w ten sposób? Czemu jakoś tutaj tak nie poczarować? Dużo pytań, mało odpowiedzi. Jest to ugrzecznione, Vitality, musimy się zgodzić. Sivir, Korki, tak w ogóle halo meta poprzednich trochę sezonów. Tak Korki plus Sivir, Alistar w Sejuani, teamfighty. Bardzo dużo teamfightów u Vitality, jeśli chodzi o ten teamcom. Oni będą tutaj szukali walki w dziesiątkę. Tak, i zobaczymy, czy ją znajdą, bo z drugiej strony u Szalkę zbyt dużo możliwości pójścia na poczną alejkę też nie ma. Jest Abedaga z teleportacją i o dziwo Abedaga jest z Electrocutem. To jest ten wybór, na który się decydujesz, kiedy nie chcesz zbyt długo wymieniać się z Korkim. Z drugiej strony Jizuke, kleptomancja, więc trochę mniej przeżywalności. Korki jest historycznie jedną z tych odpowiedzi w Akali, która całkiem nieźle sobie radzi. Możesz zbudować Hex Drinkera, trzymasz ją na dystans, możesz obijać i możesz jakkolwiek trzymać swojego rywala na linii. Nie pozwalać mu schodzić, nie pozwalać też zrobić mu 100 do 0. Właśnie na tobie zobaczymy, jak to wyjdzie, bo jeżeli Vitality jest podłamane, to wcale im tutaj sukcesu w tej grze nie wróżę. Mimo wszystko, jeżeli mają się odpalić, to kiedy jak nie teraz, kiedy jest 2-0 dla Szalkę, kiedy to jest ich ostatnia deska ratunku i zobaczymy, jak im pójdzie. Oby tylko ten Olaf nie okazał się takim eko na topie, które zrobił Licorice z Cloud9, kiedy próbował skontrować Atroxa. Dwie mapy z rzędu. Okazało się, że to nie jest aż taka dobrze wyćwiczona kontra, jeśli to w ogóle kontra miała być. A na razie jednak w creepach 11-krotna przewaga, już nie, 6,5-krotna. Nawet źle pomnożyłem, nie ma większego znaczenia. Miniony doszły tutaj do Odoamny, więc Kabu ma trochę czasu. Schodzi z linii, stawia warda. Chce sprawdzić, gdzie jest Trick. Trochę informacji uzyskał, bo Blue nie było. Blue nie było, a ten krab na górnej rzece jeszcze się nie pojawia, pamiętajmy. Te zmiany sprzed jakiegoś czasu dopiero w trzeciej minucie. Więc jest 3.15, jeżeli być tutaj dokładnym, Trick podchodzi gdzieś tutaj pod górę, jest tutaj również Mowgli, więc zobaczymy, co się tutaj wydarzy, możliwe, że jakieś wymiany będą. Midlanerzy walczą o Prio, mam wrażenie. Więc to by sugerowało walkę o górnego kraba. A Abedagia dysponuje też, pamiętajcie, bardzo zapomnianą runą, Minion Dematerializer, więc ewentualnie to mogłoby przyspieszyć zejście z linii. Na tych falach z kanon minionem na pewno będziesz sobie o wiele
Znaczy będziesz w stanie sobie o wiele lepiej poradzić. Smite. Freak. Czy po prostu zaatakuje Maugiego, aby Dagger jest obok i ten Prio, który walczył, uzyskał. Teraz po prostu zesmajtuje. Tylko nie ma smajta. Maugi będzie w stanie to wziąć. Maugi miał smajta, Trick nie miał. Okej, okay, to była ta różnica. Między nimi Trick z dziwnym zagraniem. Kontestowanie tak zamiast po prostu pójść na drugiego. Mimo wszystko jednak chcieli tutaj utrzymać trochę tempa i teraz Maugi będzie miał... Tylko wiesz, to czas, który Abedage zmarnował, Jiyuke spożytkował, żeby zepchnąć linię, może teraz teleportować, w razie czego ubezpieczać tego kraba. Trick, a nie podobają mi się te ruchy, ale jeśli chodzi o póki co obozy, jest remis. Tylko że Maugi ma całą swoją dżunglę do zrobienia, a Trick już prawie nic, poza golemami. Tak jest. I przez to, że Jiyuke był w stanie tak mocno kontrolować Abedage na środku i przez to, że Kaboszar zapełnił tak dobry priorytet, to Maugi był w stanie podejść i pod jednego, i pod... drugiego kraba, kiedy dowiedział się, że Trick nie ma smajta, bo to była pewna informacja. Okej, on nie zasmajtował, to znaczy, że ma na cooldownie. Idę od razu na dół, bo mój midliner zapewnił jej trochę priorytetu i ja będę mógł po prostu powalczyć o tego dolnego kraba. Dwa wzięte przez koreańskiego dżunglera z Vitality, a to oznacza, że ta przewaga na jego koncie będzie. Lepsze agro w early game na Sejuani niż na Olafie, ale tak Sejuani z reguły nie ma takiego luksusu dwóch krabów. Jeśli chodzi o League of Legends, z reguły to ona te dwa kraby oddaje, te pierwsze trzy poziomy. Albo próbuje jakoś wybadać, gdzie jest przeciwny dżungler i weźmie po prostu tego, który jest po drugiej stronie mapy. Albo po prostu, gdy spotykają już się, no to z reguły to ona musi ustąpić. A w tym przypadku bardzo fortunny start dla dżunglera Vitality. Tego potrzebują, tych małych zwycięstw, które podbudują pewność siebie. No ale i w poprzedniej grze mieli te małe zwycięstwa. Na zamienniku wielką porażkę. Tak jest! Więc jeszcze za szybko tutaj Vitality nie chwalmy, mimo wszystko na pewno to cieszy, że Maugi zdecydował się na bardziej przemyślane i proaktywne zagranie. Zobaczymy, czy znajdzie jakiś gang, bo patrzę tutaj w kierunku góry, tam Kaboszar będzie raczej przepychał. Nurkować Mordekaisera raczej nie chcesz, chociaż biorąc pod uwagę tendencję odłamne do wciskania ultimate'ów, to mógłbyś nawet się o to pokusić. Środkowa alejka tutaj Abedage poczyna sobie naprawdę nieźle, więc Maugi po szóstym poziomie mógłby się tu pojawić. No, z drugiej strony... Tak trudno zgankować Akali. No i tak, szczególnie kiedy dysponuje swoim dymkiem, ale też bardzo mobilna postać. Pamiętajmy, że aż trzy możliwości zdaszowania w jej arsenale, więc... I flash jako czwarty. No i flash, tak jest. Kontrola dolnej rzeki tutaj bardzo uskuteczniona przez Szalkę. I jest smok piekielny, więc to wcale nie dziwi. Szalkę lubi wczesne obiektywy, Szalkę lubi się skalować, więc Szalkę na pewno lubi się ze smokiem piekielnym, tylko Trick... Bo jest trochę za słaby, żeby to zrobić. Czy on, teraz liczy, na kalkulatorze? Czy mam szansę z tym smokiem? Krab pojawia się z drugiej strony jak coś, panie Trick. Szuka jakiejkolwiek, tak nie ma co robić. Jego dżungla jest ogołocona. Wejście? I dlatego znajdzie zabójstwo na midzie. No lepiej być nie mogło. Piękna egzekucja dla Maugi. Nie ma jednak szóstego poziomu, mimo wszystko będzie przedłużał to wszystko flashem. Oj, chyba to będzie za mało. To była zła decyzja, by wchodzić w ogóle. No i tak. I to jest duży uśmiech losu dla Tricka, tak? Nie miał co robić w dżungli, nie miał co robić, więc skankował mida, nóż się wydarzy i wydarzyło się. Nóż był, ale to w gardle Jiyuke. Oj tak, i czekałem, aż któryś z dżunglerów wypali gdzieś w kierunku środkowej alei. Okazało się, że to Trick był pierwszy. Pomimo tego, że trochę sobie przysiedział na dolnej brzece i... Medytował. Koncentracja tak... przed gankiem. Ta animacja była nawet podobna. Tak tutaj zobacz. Czerwony ward postawiony, Jiyuke o tym nie wie, jak proste są te ganki od Kiany. Flash EQ, gwarantowany root na asasynie. I mało brakowało, co śmieszne, Jiyuke by z tego wyjął zabójstwo, bo Time Warp Tonic plus wypicie z Corrupting Potion zapewniło mu trochę więcej życia. Była tutaj realna szansa na to, żeby Abedage został wyeliminowany, ale drugie użycie perfekcyjnej egzekucji to na pewno pomogło. Dalej próbuje się jakoś zrewanżować, tym razem Maugi przychodzi z kolegą. Jack Trollem, ale też przychodzi z ultimate'em, więc duża szansa na eliminację by tu była, gdyby nie to, że Abedage gra Akali, więc i zwinny, i zręczny, i skryty. Oj, Jack Troll po prostu flashuje. CC zadziała, To będzie eliminacja. To trafia na konto Maugiego. Nie jest najbardziej wymarzony zabójca w tej sytuacji, ale to się nie liczy. Abedage nie ma teleportacji, a Abedage straci te creepy. No nieźle, po prostu widzę Alistara na piątce, to... Nie spodziewałem się dive'ów, z reguły czekasz na ultimate, ale podoba mi się ta agresja, tego potrzebuję, żeby tu wygrać. Farma, której nie dostanie Abedage, ale mówiąc o farmie, zerknij też na topa. Kabo działa. Oj tak, to jest ta przewaga z early game'a jest utrzymywana cały czas. Abedage miał chyba 11-2, potem nagle zrobiło się z tego 72-56, ale
Odłamne w tej serii zupełnie nas chyba nie przekonuje, prawda? To jest ten zawodnik, który ma jakoś przetrwać tego topa, potem ten Mordekaiser będzie kogoś zamykał. Całkiem niezła postać też do takiego stylu gry, bo wcale nie musisz wygrywać tej linii. W teamfightie będziesz niezwykle użyteczny, kiedy na przykład zamkniesz takiego Alistara, który mógłby potencjalnie zrobić combo w 4 osoby i je podbić. Ty po prostu go zamkniesz, możesz go wyeliminować, przejmiesz trochę jego statystyk. Mordekaiser z samego konceptu jest niezwykle potężną postacią, więc wcale mnie ten wybór dla Odoamne nie dziwi. Ciekawe, czemu Vitality nie próbowało tego w jakiś sposób wykluczyć? Problem jest taki, że masz tak mało celów. W teorii masz tylko dwa. Jest Alistar i Sejuani na przykład. Dla mnie to już jest okej. Okay. A Alistar ciśnierkę? No okej, okay, a Sejuani nie. Sejuani nie. I to jest ten jeden cel. W teorii jesteś w stanie zespel shieldować ulti Mordekaisera. To wcale nie jest takie trudne. Masz pół sekundy. Uważam, że jest trudne. Raz pół sekundy. Nie musisz mieć gotowego spell shielda. Dwa. Animacja Mordekaisera wcale nie jest aż tak czytelna. W chaosie walki trudno wyłapać. To prawda. Ale możesz zespel shieldować, więc zostaje w teorii tylko dwa cele. Jizuke, który będzie daleko od ciebie, więc ta Sejuani. No, jestem ciekawy, jak to będzie przebiegało, bo Odoamne na pewno na bocznej alejce z Kaboszardem nie będzie mógł się mierzyć. To jest jednak Olaf mimo wszystko i to jest Olaf na górnej alejce, więc na pewno będzie miał o wiele więcej zasobów, na pewno będzie miał o wiele więcej przedmiotów, szczególnie w tych środkowych etapach gry i myślę, że Kabo na pewno będzie siedział na bocznej alejce i po prostu ją puszował. Zmiany na topie. Pamiętajmy, że Mordekaiser całkiem nieźle sobie radzi, bo po prostu możesz się leczyć raz za razem, tak? Pamiętajmy, tarczy możesz przekonwertować w życie. Podejście pod mida. Tym razem przewaga liczebna. I tym razem Abedage musi się wynosić, zostawiając swojego dżunglera. Mowgli próbuje wreszcie coś uzyskać na tym midzie. No jak widać, rywale i tak pięknie uciekną. Ładna klatka jeszcze od Ignara. No i wszystko spalone. Tak jest, Vitality się tutaj trochę podpaliło, aczkolwiek wcale dużo nie zainwestowali. Zobacz, ani jeden błysk tutaj nie użyty. Jacktron miał swojego Hexflasha, tylko Ultimate Sejuani realnie, więc to nie jest też tak duża strata. Oj, Jacktron. Zagranie Ultimate'a. Ignar. Oj, chyba wydaje się, że leży. Niedobre wejście ze strony polskiego zawodnika. Mimo wszystko nie pogonią dalej za Jizuke ten ogłuszony przez te łańcuchy od Morgany, ale Szalkę w swoim stylu nie będzie chciało tutaj chciwie podążać za potencjalnymi zabójstwami, które mogłyby się obrócić na ich niekorzyść. Mowgli, Krabik. Czyżby też pierwszy Herald? Po stracie swojego supporta, odważna decyzja, ale rywale tu nie podchodzą. Zobaczmy raz jeszcze, ta sytuacja niefortunna. Jacktron chciał tutaj szarpnąć, ale był bez flasha. No właśnie, i to combo też nie do końca wyszło. Akali ładnie odskoczyła. No i to jest ten moment, kiedy właśnie Akali możecie zupełnie ograć, bo kiedy prowadzona zmiana na Alistarze pokazuje, że kiedy możesz zakolejkować swoje Q w trakcie swojego combo, co oznacza, że w momencie, kiedy dotkniesz swojego przeciwnika, to Q wyjdzie i idealnie Abedage to rozczytał. To było naprawdę niewidoczne dla oka, ale idealne zagranie, które dało tutaj eliminację na środkowej alei. Niezwykle cenną, aczkolwiek pamiętajmy, że Szalkę wciąż się nie rozpędza zbyt mocno. Mowgli zgarnął tego Heralda. To będzie pierwszy w tej serii dla Vitality. Pamiętajmy, że na topside'zie gra wygląda zupełnie dobrze dla Vitality, więc mógł sobie pozwolić na to. Mimo wszystko trik będzie na dolnej alejce. Dolnej rzece po prostu. W zasadzie zabezpieczył tego. Rzec wypada rzece. Ten smog będzie brany na konto Szalkę. Więcej skalowania. Na pewno coś, co ich cieszy, bo oni lubią grać te długie gry. Nie widać, ale tak naprawdę. Upset, trik. Lekki ciarki dostał. Trik dużo buduje suchego AD. Abedage też bardzo dużo AP. Nawet Morgana, która ma w swoim buildzie chociażby może i zonie kiedyś. Tak, tak. Nie, na pewno nie pogardzi. Zobaczmy, jak to wszystko wyjdzie. Vitality walczy o utrzymanie w 2019 roku. To jest aż piąty split. 2,5 roku. Jacktron gra już z Jizuke oraz Attilą. Z Kabo Szarem jeden split mniej, bo nie gra oczywiście Kabo w Challenger Series. Mhm. Kabo dołączył do tego składu. Wtedy jeszcze Gilius oczywiście był. No, były małe rotacje w tym składzie. Ale małe, tak naciskając na słowo małe. Wymiany dżunglerów się zdarzały. Trzech różnych dżunglerów było. No i dwóch różnych top lanerów, ale przede wszystkim. Poza tym od czasów Giants 2017 roku po dzisiaj Jacktron, Attila i Jizuke to trio, które definiowało tę bardzo charakterystyczną drużynę. Jeśli teraz przegrają, nie wierzę, że to trio się utrzyma. Wydaje mi się, że ta formuła znaczy, że nie działa. Są zbyt ambitni gracze, by nie potrafili wyciągnąć wniosków z niedostania się na Worldsy. Czy są w stanie obronić nie tylko playoffy i Worldsy, ale i w ogóle tę drużynę? Walczą o to teraz na bocie. Reportacja od Szalkę.
To jednak Vitality, okej, eliminacja pierwsza dla Kaboszarda i ten Viking się po prostu rozpędza. W międzyczasie Odoamne próbuje tutaj wyeliminować Jizukę. Oj tak, Odoamne się raczej wycofuje. Widzimy roztargnienie w obu drużynach, stracili po jednym zawodniku. Ale wydaje mi się, że na tempie lepiej wychodzi Vitality, rywale recallują, mają mało many. Świetnie siedzi ten Herald. Tak jest, ulti Mordekaisera niedostępna, to oznacza, że te plejty będą brane z dołu, aby Daga mimo wszystko się tutaj czai. No nie zaraz znaleziony przez Kaboszarda, ale perfekcyjna egzekucja jest dostępna, zobaczymy co tutaj się wydarzy. No, równy podział złota między Jizukę i Attilę, jeśli chodzi o te plejty. Jeszcze jeden by się przydał Jizukę, nie wiem czy nie za daleko. Wiesz, kto mógłby cię złapać, Odoamne niczym nie dysponuje, klatka nie trafiona. Czemu aby Daga nie próbuje tutaj czegokolwiek zrobić? Ultimate dostępny, pełny pasek zdrowia. Okej, nie masz tego Gunblade'a, ale... Wow. Chyba nie chciał po prostu. Czasami tak długo zostajesz po tych akcjach na topie, bocie, midzie i potem tracisz kontakt z falą creepów. Zgadnij, kto nie ma ultimate'a i zgadnij, kto zaraz może dostać klatkę. No, no na razie tarczę otrzymuje Mordekaiser jeden za jednego. Naszą odpowiedzią będzie shutdown, to nie będzie, ale przynajmniej wyrównanie rachunków na topie. Na pewno nie najprostsza klatka do strapienia ze strony Ignara, bo było tam dużo creepów, ale Kaboszard musiał się stąd jak najszybciej wynosić. Dlatego to zabójstwo trafiło na konto Morgany. Spójrzmy na to jeszcze raz, będziemy mieli całą powtórkę, bo jeden i drugi top laner zagrał tutaj teleportację, co było niezwykle istotne. Mam wrażenie, jakoby teleportacja od Kało była trochę lepsza. Zobacz, miał trika wystawionego na tacy. Był w stanie po prostu go wyeliminować. Ten Olaf zadaje naprawdę ogrom obrażeń. Gdyby ten drugi topór był trafiony, możliwe, że poszedłby nawet po upseta, ale tymczasem na górze było to zamknięte Alistar. I to w sumie tyle. Najlepszy teamfight na pewno. Chyba worth it, no co ci mogę powiedzieć? No tak, raczej. Asysta plus kill i red buff dla Ignara. Nie zainwestowałeś. Ekstra tanie przedmioty dla supportów. Coraz bliżej. Cooldown reduction skrupulatnie zdobywane przez Ignara. To najważniejsze. Szalkę, zobaczymy jak daleko oni pójdą. Przybliżałem historię trio Vitality, przybliżałem historię atakowanego teraz Jack Trolla. Oj, proszę bardzo, jego historię chce ukrócić trik. Zresztą skutecznie, druga eliminacja dla tej Kiany. Chyba na tyle? Nie wiem, aby Daga ma apetyt na więcej. Wie, że koledzy obok. Wie, że rywali nie ma, ale tylko ich przygania. Nigdy nie wiemy, czy to na tyle, jeżeli aby Daga gra tak ofensywnymi wyborami, jak chociażby Akali czy ten Sylas. Poprzedniej grze naprawdę świetnie i tutaj mniej proaktywności, ale też będzie szukał na pewno takich zagrań. Tak, aby Daga tłumaczył, że okej, parę miesięcy temu jest, gra może Lissandrą, gra może tymi przydatnymi postaciami dla drużyny, ale ja jestem zrodzony w ogniu, ja wolę grać asasynami. Trochę w tym sezonie więcej dostaliśmy takiego aby Daga. Jasne, bo po prostu Lissandra dostała nerfa, nie oszukujmy się. Do dzisiaj wspomina. Mówiliśmy trochę o oczywiście historii tego trio, mówiliśmy o historii Jack Trolla. Oczywiście pokrótce, bo to bardzo ciekawe tematy, ale Szalkę też jest ciekawą historią. Często przybliżam o tym, że to jest ta organizacja, ta inwestycja prosto ze sportu. Jeden z pierwszych klubów sportowych, który zainwestował na świecie. Pierwszy w Europie. I jeden z niewielu, który się utrzymał na tak wysokim poziomie w tytule League of Legends. Nie mieli lekko, oj wierzcie mi, braki playoffów, relegacje, spadek z LCS-ów, potem Challenger Series, brak awansu, jak awansowali i nawet wrócili, znowu przeciętne wyniki. I tak naprawdę od 2016 roku aż do 2018, gdzie latem nagle Wander ze spółką właśnie w barwach Schalke wylądowali w finale, Schalke nie miało sukcesów, ale trwale wierzyli, damy radę, nie wycofujemy się, inwestujemy, trzynamy renomę. Potem zrobili oczywiście finał, prawie dostaje się na Warcy, pokonani wtedy przez G2. Wiemy, gdzie Jankos wtedy na Warcach powędrował. Jak pójdzie im w tym roku, bo na razie Vitality nawiązuje bardzo duży kontakt w tej serii. No właśnie, i zrobiło się tam nagle 5-4 zaledwie dla Schalke, ale ta przewaga w złocie minimalna, ale jest. Na korzyść Vitality jest 17 minuta i chyba gdzieś to już widzieliśmy, Michale, chociażby w poprzedniej mapie, gdzie Vitality jeszcze cały czas ma jakąś przewagę, tylko to wyglądają o wiele lepiej, chociaż chyba za szybko pochwaliłem Jizukę. Jackroll przede wszystkim, on widać, że będzie chciał wejść. Prężył muskuły na Alistarze, nie będzie takiej konieczności. Ignar nie oddał już tego red buffa, bo się skończył, ale... Dwa zabójstwa dla Vitality. Oni biorą to w ciemno, jedno na dolnej alejce i tam wysolowany. Odoamne, on nie ma szczęścia do Kaboszarda w tej grze, ale potem całkiem nieźle skoordynowana akcja ze strony Vitality. Co z tego, że ten ultimate Sejuani nie trafił, jak Jizukę robi tak ogromne obrażenia w tym momencie. Trinity Force już biega ekwipunku, a to oznacza, że... Jakakolwiek umiejętność i autoatak będą bolały takich squishaków jak chociażby Ignar. Szczerze? Odoamne sprawia, że Mordekaiser wygląda na zbalansowanego. No, trochę tak jest. Trzeci raz to jest już w tej serii.
Trick. Na pewno nie wygląda to dobrze. Trick? Trick 1 na 1 z Jizuke? Wow, dwa levele do tyłu, flaszuje przeciwnika. Wiesz, że Assassin ma coś do pokazania, kiedy dwa levele do tyłu, przeciwny dżungler podejmuje midlanera. Zaufanie w obrażenia w ale swojej postaci. Ale gdyby Ultimate był tutaj trafiony, to wydaje mi się, że Trick by to zrobił. Bo no, tak. Hexdrinker zupełnie cię nie broni przed Kianą. Gdyś był w stanie zagrać kół z żywiołem lodu, Ultimate i kół z żywiołem kamienia, wtedy mógłbyś wyeliminować 100 do 0. W zaledwie 2 sekundy, 1,5 sekundy, to było naprawdę szybkie. Mimo wszystko jednak Ultimate nie sięgnął Jizuke. Oznaczało, że był względnie bezpieczny, a Bedaga jednak z ofensywnym podejściem. 12 poziom. O, jak Kali! Wow! Prosto pod wieżę, ufa swoim możliwościom, zachował oczywiście ten shuriken przy zasłonie dymnej. Dużo obrażeń, ale też popatrzcie na ekwipunek Abedage. Tu Akali naprawdę się zaczyna Gunblade plus 33 punkty przebicia odporności na magię. No właśnie, i to są te momenty, kiedy Akali może naprawdę mocno naciskać. Mieliśmy tego jakkolwiek próbkę przed chwilą na środkowej alei. Abedage rozegrał to w naprawdę piękny i efektowny sposób. Mimo wszystko jednak, Szalka na razie trochę pogubione w tej grze. Tak jak w poprzednich grach nie wyglądali jak super decyzyjna i poukładana drużyna, która zupełnie wie, czego chce i gra według swojego ustalonego schematu, tak tutaj zupełnie nie wiedzą, co robić, zupełnie nie wiedzą, jak znaleźć odpowiedź na chociażby Kabuszarda, który ma już skończony Malmorsius, więc to jest przedmiot, który daje mu naprawdę dużo przeżywalności przeciwko obrażeniom magicznym, a tych po stronie Szalka jest naprawdę dużo. Mordekaiser, Akali, Morgana, również Kai'Sa, więc ten Viking na pewno na bocznej alejce będzie problematyczny i wybłagałem mnie jako Kabuszarda na takim piku, jak na razie wygląda wyśmienicie. I pytanie, czy Akali jest w stanie go zatrzymać, bo ten split push, a po części split push bym powiedział w stronę francuskiego top lanera, jest cały czas rozgrywany. Na pewno zatrzymać go nie może Odoamne, bo ten traci cały czas. Trick tu eliminację Jizuke ma paczki, więc nie wiem, czy to jest najlepsze podejście. Oj, Mowgli, ten ultimate bardzo by się przydało, żebyś trafił. Tutaj byłaby eliminacja, o tak Jizuke wcisnąłby W. Zupełnie tak by było, jednak ten ultimate nietrafiony. Niezły sidestep ze strony Tricka, ale umówmy się, mogli mógł to zagrać po prostu lepiej. Szalkę rotuje do środkowej alejki, tam będą próbowali coś znaleźć, ale kapitana Tilla jest cały czas na posterunku. Jizuke jednak będzie próbował gnębić Abedaga i zmocniał te ataki z Trinity Force'a, bardzo silne. Jack Troll w telepatach. Oj, mogli mu nie pomoże, nie dysponuje Erkon. Jack Troll woła swoich współtowarzyszy, zginie jednak na tym polu bitwy. Czy Vitali chce walczyć? Czwórkę! O, przepraszam! 4 na 4! Szybko wyparowała Morgana po wejściu Kaboszara. Ale na sam koniec Szalkę się wycofa. Bardzo roztropnie zresztą. I czy Vitality teraz pójdzie po środkową alejkę, bo będą w stanie tutaj odcinać swoich rywali. To jest niezwykle istotne, bo jeżeli uda im się dopchnąć te miniony, ta wieża wygląda na darmową. Jizuke parę autoataków, mimo wszystko on będzie próbował wyeliminować Odoamne. Oj, Odoamne, mówiąc o nim, czy w odpali ultimate... Tam to Mowgliego, tak jest. Mowgli jest akurat łatwym celem. Czy koledzy mogą pomóc? Nie, zamknięci w tym piekle. Odoamne flaszuje przez ścianę. Trick jest umiera. Z prawej strony, faktycznie wyeliminowani zawodnicy Vitality. I teraz 3 na 2. Czy jest tu nie zrobić dużo Kai'Sa? Red buff na niej, Kabo nie ma jak podejść. Shutdown ląduje i Vitality. Jizuke nie ma many. Odoamne może to zrobić. Nie ma many, nie ma HP, nie ma czegokolwiek. Ma tylko autoataki. Odoamne? Czemu nie użył tutaj Q? Okej, upset może będzie w stanie wyeliminować po prostu flash. Więc tutaj Vitality się posypało i na pewno nie była ta okazja, której szukali, aż 4 zawodników francuskiej organizacji tutaj szczezła. 5, Jack Troll też padł na sępy. To prawda, tak, Jack Troll zdążył już, tak jest. Ta walka była tak długa, że zdążył wrócić na pole bitwy, ale zastał tam tylko martwych współtowarzyszy broni. Tragiczny teamfight i mam wrażenie, że to jest powtórka z rozrywki. Dobry early game, a potem roztrwoń to przy blue buffie. I Vitality zupełnie nie mogło się tutaj zdecydować, co chcą robić. A absolutnie na tyle. To był problem. Jeszcze Abedaga do tego wszystkiego dołączył i widzisz, tak jak Jizuke rozegrał całkiem niezłą grę Akali, tak miał zawsze ten problem, że był zazwyczaj trochę za późno, tak o 2 sekundy w tym fightach Abedaga wszedł w wyśmienitym momencie, kiedy Attila był sam, bo Vitality zagrało coś dziwnego. Myślałem, że będą próbowali straszyć swoich przeciwników, żeby oni nie podeszli, żeby oni wybrali okrężną drogę do swojej środkowej wieżyczki i wtedy po prostu Jizuke do spółki z Attilą by ją spuszowali. To się jednak nie wydarzyło i Attila pozostawiony sam sobie, a to dało duże okno upsetowi oraz Abedagę, żeby po prostu wyeliminować przeciwnego strzelca i od tamtego momentu wszystko poszło jak spłatka. I to nie jest dobra wiadomość dla fanów Vitality, z oczywistych powodów, ale przypominam o tym jeszcze jednym. Oni zawsze starają się po prostu pójść na fali momentum. Teraz zdecydowanie wybici z tropu są. Jak teraz chcesz kreować akcję, skoro kolejna, która miała ci przysporzyć wieżę na midzie, może jakiś
udany teamfight, no skończyła się wzięciem wieży na midzie, ale również masakryczną stratą 5 zawodników. Poruszyłeś bardzo ciekawy aspekt, niezwykle ważny, ale może o tym zaraz. Późny Black Shield i tak ABDG przetrwa, Jack, który się wbija, próbują wyeliminować Upseta, ten bardzo mało HP, pamiętajcie, spalony flash, shutdown tutaj dla Korkiego. Z pogoni uskuteczniana za kim? Za Ignarem. Flaszuje z prawej strony. Również dobrze bawi się tutaj zawodnik Vitality. Odo Amne próbuje cokolwiek działać, lecz tej mocy nie może powstrzymać. Jeden na jednego, jeden drugi się leczy. W końcu solowe zabójstwo dla Gavoshara. Jizuke daleko przesadził, cofa. I nagle to Szalkę z wielkim błędem. I Odo Amne pozostawiony tutaj sam sobie był tak naprawdę darmowym kąskiem dla Gavosharda. Vitality podejdzie od tego barona na Shora. Mają bardzo dużo obrażeń, więc możliwe, że Szalkę nie będzie nawet próbowało. Na razie nikt się nie zgrupował. Jizuke tutaj nie ma. Oj, Trick zatrzyma rywala po flashu, ale może warto było, bo główny DPS na Naszorze został wyeliminowany. To jest ważne, to jest niezwykle ważne, bo kiedy nie ma Korkiego, to sam Olaf i Sivir nie zadadzą aż tylu obrażeń. Mówiłem właśnie głównie o Olafie w kontekście robienia barona Naszora, ale też Korki był niezwykle istotny, bo kiedy możesz prokować Trinity Force'a w tak nieruchomy cel, który jest niezwykle wytrzymały, wtedy robisz naprawdę sporo obrażeń, ale Trick jest tutaj bohaterem. Nie zawsze musisz przeżyć jako dżunglę w takich sytuacjach. Wystarczy, że wyeliminujesz główne źródło obrażeń. Spójrzmy na tę walkę jeszcze raz, bo tutaj naprawdę dużo się zadziało. Vitality z całkiem niezłą inicjacją, a Badaga był zmuszony. Upset strollował, oj, tak. Dał się wyłapać na dosyć proste combo do Alistara. I zawodnik, któremu raczej takie rzeczy się nie zdarzają, a Cabo idzie po prostu po swoje w takich chwilach. Zobacz, jak agresywny błysk ze strony Gavosharda. On nawet... To był topór na maksymalnym zasięgu, on wiedział, że musi spróbować. Flash, od razu topór. Prawie zginął zresztą. Było to naprawdę blisko. To jest ciekawa sprawa. I tutaj trochę Odo Amne też trollowany przez resztę swoich zawodników, mam wrażenie. Bo gdyby oni próbowali do niego dołączyć, może nawet Olaf by się wywrócił. Byłoby trochę lepiej, udałoby się jakoś tutaj przeżyć. I ta sytuacja nie wyglądałaby aż tak mocno na korzyść Vitality. Mimo wszystko Szalkę nie straciło tutaj zbyt dużo. Kajsa wciąż się skaluje, to są trzy przedmioty. I ten Infernal Drake i u jednych i u drugich, ale... Nie wiem, kogo bym wolał mieć. Chyba mimo wszystko jednak Sivir w tym takim najpóźniejszym Sivir late game'ie, ale... Sivir Korki, mam wrażenie. Ale te środkowe etapy gry, zobacz. Akali radzi sobie całkiem nieźle. Trick gra kolejną świetną grę Kianą. Mordekaiser będzie coraz silniejszy. Wydaje mi się, że Szalkę do tego środkowego etapu gry trochę lepiej się skaluje, bo tutaj trochę Sejuani, a Alistar to są wybory, które trochę odpadają. Najważniejsze, że Vitality walczy. Nie załamali się po tych dwóch mapach. Miewają lepsze i gorsze momenty, ale ciągle się utrzymują, ciągle dryfują, starają się ocalić, co im było najbliższe przez ostatnie 2,5 roku. Teraz w ich skupieniu tylko Wardsy. A pamiętajcie o tym, niefortunnie się potoczyło, bo jeśli na przykład odpadacie szybko w playoffach latem, to na co liczycie? Że drużyny, którym dobrze poszło wiosną, pójdzie im dobrze również latem. Bo wtedy okej, lądujesz na dole tego gauntleta, ale jest mało drużyn, które rywalizują z tobą o rękawice. A tutaj Origin napukało trochę punktów wiosną, teraz tego nie zrobiło, kosztem tego weźmie Rogue. Splice ostatnio zgarnęło trochę punktów, zgarnęli mniej. Ta konkurencja no jest tak naprawdę zagrożeniem, jeśli chodzi o właśnie udział. Tym bardziej, że Origin ma gwarantowane miejsce. I też pamiętajmy, że za sezon letni dostajesz tych punktów trochę więcej, więc gdyby na przykład Rogue tutaj poszło naprawdę nieźle w tych playoffach, to wtedy byliby naprawdę niezłym rywalem dla Vitality i oni mogliby nawet się nie dostać do tego gauntletu. Więc oni walczą dosłownie o wszystko, o ideę tej drużyny, o ukochane Mistrzostwa Świata, gdzie chcą powtórzyć swoją obecność. A są 0-2 w dosyć zaciętej serii na Szalkę. Na pewno warto zwrócić uwagę, że obie drużyny potrafią strollować. Coś, co na pewno fani Rogue może się cieszą. Może to Rogue jest największym zwycięzcą tej serii póki co. Na razie na to wygląda, bo jedna i druga drużyna nie wygląda niesamowicie i nas nie zachwyca. Zatrzymywany raz za razem w TCC, Jackton, kiedy odpali ulti, zagrywa go teraz. Kiedy jest zamknięty razem z Odo Amne. Ale ten nie trafia swoją maczugą, a to oznacza, że Jackton może mieć problem? Odo Amne ma problem, zapomniał, że nie trwa wieczność w podziemiach. Ale jest i Abedaga i zobacz, te obrażenia mogą być duże, aczkolwiek tak daleko się cofnął. Oj, cofnął się za pomocą tego shuriken flipa, ale patrzmy na minimapę. Przepraszam, na małą kamerę. Tam wysolowane triki, Cabo jest pod wieżą inhibitorową. I to jest świetna Szalka sytuacja. Jest Jizuke musi pobronić drużynę, lecz oni kompletnie się zagubili. Mogli, zaraz ginie, tak jest. Odo Amne z prokiem Liandry Torment. Attila tu biega, biegnie Cabo, ale młyn. To była fatalna sytuacja dla Vitality, bo jedyne co musieli tutaj zrobić, to próbować jakoś stopować recole z Jizuke. Kiedy masz Korkiego, który ma tak ogromny zasięg na swoich rakietach, wtedy to wszystko staje się dziecinnie proste, a Gavoshard mógłby cały czas naciskać na środkową alejkę, gdzie wyeliminował solowo Tricka.
To była dobra sytuacja dla Vitality, ale oni zupełnie się w tym pogubili. Znowu oddają dużo pola i znowu oddają bardzo cenne zabójstwa. Akali się rozpędza, Kaiser się rozpędza. Nawet ten Mordekaiser już ma zonie. Widzieliśmy, jak dużo to kupiło czasu, bo nie dość, że byłeś w stanie zamknąć Alistara właśnie w swoim ultimacie, to jeszcze potem zagrałeś zonie, przekształciłeś swoją tarczę w dodatkowe leczenie, więc naprawdę sporo był w stanie tutaj ugrać od Amnesty. Fajcie, spójrzmy na to jeszcze raz, bo Jack Troll nie gra dobrej serii, mówmy się. Ma naprawdę dużo momentów, w których jest wyłapywany i z tego Jack Troll trochę był znany, niesławny, w pewnym słowa tego znaczeniu, że po prostu za późno reagował na niektóre rzeczy i czasami lekceważył swoich przeciwników. Jego zagrania były niedbałe, nieczyste i to się właśnie tutaj wydarzyło. Trochę czasu tutaj na pewno Vitality mogło kupić, ale od wejścia od Amne było naprawdę solidne i Upset dobił za pomocą tego red buffa jeszcze Mowgli'ego i Vitality straciło tutaj naprawdę dużą szansę, bo gdyby Kabu mógł za darmo naciskać na środek, to by było po prostu fenomenalne, bo ten Viking miał połowę punktów zdrowia. A mówiąc o Vikingu, ma połowę punktów zdrowia, ale od Amne ma ich mniej. Upset na Vikinga! Zwiększa dystans bardzo roztropnie, topór nie trafi. Topór nie trafi, jest teleportacja od Vitality. Void Seeker za to trafi, ale jest tutaj Jizuke. Ma zmniejszony cooldown na W, może kliknąć raz jeszcze, mamy walkę również 3 na 3 w tej stronie. Attila dużo obrażeń, lecz Abedage ma to jest tą pozycję, wyeliminować strzelca. Wciąż jest samodzielny, Ignar jednak stunuje kluczowy cel, którym był Mowgli, double kill dla Akali. Widzimy, że i Viking, i Upset przetrwali z drugiej strony mapy. Kamoszart zagubiony pomiędzy wieżami. Wszyscy teleportują. Oj, niestety Jack Troll wyłapany w klatkę. Jizuke trafiony shurikenem i będzie Abedage set, oczywiście, że tak. Te obrażenia od Akali są po prostu ogromne, ale Upset będzie się starał szukać eliminacji. Void Seeker nie trafi. Trafiony. Abedage gra przebojowo na tych asasynach w tej serii. Co, jak co, ale trzeba ukłonić się tym mechanikom. Zupełnie ratuje swoją drużynę teraz z opresji, bo Vitality naprawdę narzuciło mordercze tempo. Jest koszalka gdzieś w okolicy Barona dołączy od tego wszystkiego do Amne. Pamiętajmy, trzech zawodników Vitality nie żyje. Kaboszart tym Wikingiem mógłby być bohaterem. Uwielbia takie sytuacje. Jest na pewno póki co herosem 9-2. I sam przegoni czwórkę zawodników. I duży respekt ze strony Szalko i nie będą próbowali się bić z tym olasem. Paczki też Korkiego na pewno był sygnałem do odwrotu. Alarm na mapie i alarmująca sytuacja i postawa obu ekip. Co to jest? To jest rzucanie monetą na lewo i na prawo. Co to jest za mecz? Tak, to zupełnie nie wygląda jak walka o półfinały. To wygląda jak dziwny mecz towarzyski, w którym jedni i drudzy testują swoje limity. Jizuke miał paczki, a zobaczcie, jak został obity. To też jest walka. Co to za inicjacja za inicjacją? Mowgli zamknięty. Jeden na jednego, Trick walczy teraz z Olafem. Patrz na to, Kabo po prostu sieka rywali. Realne ulti. Attila kompletnie zatrzymany. I teraz pytanie, ile zrobi Ignar? Upset również nadchodzi zamknięty w tym ciasnym przejściu Vitality. To niedobra pozycja Valkyria, sfailowana ze strony Korkiego. I strzelnica od Kaisy. Yamato Kanon, jego mina wyraża wszystko. To była jedna z genialniejszych pozycji, jakie mogłeś sobie wymarzyć w tym teamfajcie. Upset jest absolutnym bohaterem i Upset do spółki z Odo Amne zgarnie wzmocnienie od Barona na Shora. Ileż tutaj było stresu, ileż tutaj było nerwów, ale w końcu to Szalkę znowu wychodzi z tego górą. Top lanerzy zahulali. Mordekaiser, możesz go naprawdę na linii przyskrzynić, ale on w teamfightach zrobi swoje... Czy zrobi to na... Okej, to jest ryzykowna sytuacja, ale wygląda na to, że Szalkę to po prostu ma Odo Amne level up, ale było naprawdę blisko. Okej. Kajtowanie było potrzebne. Spójrzmy na to jeszcze raz, bo kolejny raz Vitality ciągnie za spust wtedy, kiedy nie muszą. Inicjacja w Odo Amne oznacza, że Mowgli zostanie zaproszony na małe rendezvous. I Kiana chowa się w krzakach. Odo Amne używa ulti. Tyle czasu kupione zostało przez Szalkę. Zobacz, jak długo Trick tutaj przeżył. Ten Black Shield naprawdę zapełnił mu bardzo duże możliwości i Upset, jak to Upset, często przychodzi na gotowe, ma idealną pozycję, drużyna wypracowała mu kompletnie czyste pole. Mógł tutaj postrzelać, ale nikt tak nie strzela i nikt tak nie czyści jak niemiecki strzelec, musisz przyznać. 21-16 i Szalkę zgarnie tego Barona na Shora. Doctor double kill, to jedyne pocieszenie jakie mają. I co? Z prawej strony puszuje faktycznie Upset. Razem z Trickiem podchodzą pod wieżę od... Nie, wieżę wewnętrzną też nie inhibitorowa, ale Kaboszart jest potrzebny. Tak, Kaboszart jest jedyny, co robi coś w tych teamfightach. Więc potrzeba go zawołać. Ten faktycznie zrecallował, dołączyć będzie do drużyny. Vitality nie oddało wielu turetów, przynajmniej tyle, więc jest co bronić. Lecz jak bronić będą? Vitality naprawdę na skraju.
Trudno będzie na pewno, ale pamiętajmy, że ta wieża pierwszego poziomu jeszcze stoi. I ma się całkiem nieźle, jak na 33 minutę Schalke nie za dużo tutaj otworzyło. Mimo wszystko z tym Baronem będzie im o wiele łatwiej. Teleportacje niedostępne, a Bedagę dopiero swój teleport będzie miał. Chyba byłbym fanem tego, gdyby rozdzielił się teraz ze swoją drużyną, ale Schalke chyba nie chce ryzykować, to jest mecz o zbyt dużą stawkę. Potencjalnie 3-0, więc będą się raczej łapać za ręce. Righteous Glory odpalone, nie znalazł wejścia. Simir również zakrzyknęła do boju, lecz boju nie doświadczą. Wydaje się, że po prostu próbowali przestraszyć rywali, lecz ci jeszcze 90 sekund z Nashorem. Schalke potrzebuje tutaj skoczyć na bok, bo Abedaga ma dostępną teleportację, Abedaga ma 17 poziom i mało kto w ogóle jest w stanie się z nim równać w tym momencie w szeregach Vitality, więc gdyby ta Akali podpuszczała górną alejkę chociażby, wtedy na pewno oszczędziliby sobie dużo nerwów. Mimo wszystko jednak zbierają się na Aramie i jedni i drudzy. Kto z tego lepiej wyjdzie, bo coraz więcej przedmiotów u Jizuke. Rapid Fire Cannon i Infinity Edge, więc 50% szans na trafienie krytyczne to jest naprawdę sporo w kontekście tego przedłużonego jeszcze zasięgu z Rapid Fire Cannona, więc Jizuke może tutaj mocno obijać swoich rywali. Wszystko to on zdecyduje się na pójście na bok, a Schalke? Cloud Drake, serio? W takiej sytuacji masz Barona jeszcze przez 50 sekund. Pamiętaj o tym, że to jest Nashor na dwóch osobach, więc też nie masz absolutnej swobody w rotowaniu zawodnikami, kto gdzie puszuje. Musisz grupować, rywale mają Wave Clear, bo mają Sivir i Korkiego, więc okej, na przepaści Vitality jest, ale mają sposób, żeby się jeszcze na niej gdzieś tam utrzymywać. Mimo wszystko zbyt dużo pola zawodnicy Schalke tutaj nie kupili, a to oznacza, że wzięcie tego drugiego Barona Nashora wcale nie będzie dla nich takie proste, bo gdybyś otworzył jeden inhibitor, okej, wtedy możesz grozić, tak? Wtedy możesz pychać te miniony głębiej, żeby dawać sobie wizję, wtedy możesz wejść do górnego lasu twojego przeciwnika i wtedy możesz tam spróbować zorganizować jakąś łapankę. Ale kiedy nie jesteś w stanie tak mocno przepuszować, wtedy zaczyna się robić duży problem, bo Vitality wciąż może tutaj powalczyć. Pamiętajmy, to skalowanie jest po ich stronie. Sivir na 16, Jizuke na 16. Tak, to jest naprawdę sporo potencjału. Full AD co prawda, ale tanków w kompozycji Schalke nie uświadczysz. Mimo tego, że Mordekaiser mógłby się pokusić o jakiegoś Thornmaila, to jest wybór, który często widzimy właśnie na Mordekaiserze, kiedy masz postać, która polega na dosłownych pojedynkach jeden na jednego, wtedy lubisz takie przedmioty jak Thornmail, które wchodzą w bezpośrednią interakcję właśnie z tym. I wiesz, kiedy budujesz defensywne przedmioty? Na koniec. Nie jako pierwszy czy drugi przedmiot, a raczej czwarty, piąty, tak jest. Szósty. Więc będzie pewien sufit, z którym zderzy się chociażby Qiyana. W pewnym momencie nie będzie mógł one-shotować rywali, trik, nie będzie mógł tego robić tak lekko Abedagę. Po prostu rywale się stankują, zbudują wytrzymałe przedmioty. No szczególnie, że jest Alistar, jest Sejuani, jest Olaf, to... Jak frontlane już na starcie masz, to będzie się tylko wzmacniało, tak? Jizuke prawdopodobnie może jakiegoś Guardian Angela zbudować, a Tila ma już z QSS-em. Kompozycja Vitality na pewno jest całościowo bardziej late game'owa. W sensie to jest bardziej to klasyczne League of Legends, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Jest frontlane, jest backline. Tak jest. I wszystko jest prostsze do zagrania, wydawałoby się, a kompozycja Schalke to jest dużo skakania, dużo zmian targetów. Nie są to łatwe teamfighty, tak? Zdecydowanie Vitality nie. Mają jasny podział, jest komu zadawać obrażenia, jest komu je wkłaniać, ktoś stoi z przodu, ktoś stoi z tyłu. Bardzo łatwo kryje się te ataki, Korki nie jest skomplikowanym pod tym względem czempionem, że jak nie trafi jakiejś umiejętności, to GG, nic nie robisz w late game'ie. A Schalke natomiast wręcz przeciwnie, jeśli nie wyjdziesz ładnie, jak nie siądzie na przykład Qiyanie, pokaz umiejętności, no to w takiej sytuacji możemy zaoferować bardzo niewiele jako czempion po prostu w late game'ie. Tak właśnie jest i podobnie jest również za Akali, bo okej, Akali skaluje się całkiem nieźle z mocą umiejętności, ale Kali nie skaluje się zbyt dobrze z tym, że czasami tak ofensywnym wyborem popełnisz jeden błąd, wejdziesz za głęboko i Kali nie skaluje się z czasem, bo te devtimery są bezlitosne w późniejszych etapach gry, a to oznacza, że błędy będą bolały dwa razy mocniej. Jack Troll? Flash nie do końca w idealne cele, wyeliminowana Akali, okej, to było warte. Odamy zamknięty z Jack Trollem. Czemu podchodzi? On zginie, po prostu Jack Troll. Okej, wyeliminowany jeszcze Jack Troll. Trick! To może być dobre ulti, ale nie w tę jest stronę. Jest słabe, bardzo przeciętne. I co więcej, do przodu idzie Vitality, upset już zwiewa i doskakuje na plecy, ściągnie Mowgliego całkiem kreatywnie, lecz oczywiście cena musi być zapłacona. To czy na pewno będzie? Niezłe, to było naprawdę niezłe ze strony upseta, on tutaj na pewno kupi dużo czasu. Spróbuje wyizolować przeciwników, Void Seeker zagrany, jest super charge dostępny, Jizuke w tarapatach, ale Jizuke jest korkiem i Jizuke zadaje obrażenia. Wow, lecz upset jak tylko dobrze mógł zagrać, tak dobrze zagrał. Wyśmienite zagranie i upset po raz kolejny ratuje swoją ekipę. Czy to będzie koniec gry? Na to wychodzi, bo teleportację zagrywano od Vitality.
powoli, mają jedną falę creepów, ale mają tyle AD postaci, nawet 10, Olaf. 10 sekund AB dagę, 15 sekund trick i... Ej, to jest koniec gry, to będzie czwarta mapa. No to wychodzi, bo nie ma upseta, a to znaczy, że Vitality będzie w stanie się rozprawiać. Chyba, że Akali jeszcze zdąży się pojawić, flashuje i... Nie ma szans. Każda milisekunda jest istotna, Akali idzie do przodu, lecz wszyscy fokusują Nexus. 1-2 Vitality, będzie czwarta mapa. Absolutnie niesamowita końcówka, już za thriller.